Witam, Paśka Hoska. Dzisiaj rójeczka. Jak osadzić rójkę, żeby nam to nie uciekło? Dajemy jedną ramkę z czerwiem otwartym. Tu akurat jest trochę krytego, ale tak jak widzimy, czerw otwarty. No i ramki z węzą. Ja akurat mam większość suszu, bo miałem zapas świeżego suszu, to ten dam, żeby to troszeczkę prędzej się rozwijało. Teraz sobie muszę wziąć, gdzie ja sobie to dałem. Sekunda. Oczywiście powałeczka i daszek. Coś tu, te stojaczki takie za wąskie zrobiłem. No i najważniejsze, rójka. Rójka około 3 kg. Taka nie za duża, nie za mała. Ja zawsze rójkę przed ul sypuję. Nie bawię się w ul, do ula wsypywanie, gdyż często, gęsto te pszczoły wylatują później. Zrobimy jeszcze to inaczej. To sobie podniesiemy. No i wyrzucamy rójkę na karton, w którym były, staramy się odnieść gdzieś, żeby po prostu pszczoły nam nie wchodziły do niego. No, tak się prezentuje rój. Czy matka będzie? O, i tak jak widzicie, rój fajnie od razu podjął marsz do ula. Myślę, że to potrwa kilka tylko minut. O. Matka może być nieunasienniona, tu widać, że jest jakaś krzyżówka pszczół. Postaram się tu matulę wypatrzyć. Taki rój karmimy dopiero na drugi dzień, nie wcześniej, przez to, żeby po prostu nam nie... O, tu wam coś pokażę. Mówiłem, że rój z młodą matką. Dwie matki w jednym roju. Czyli obie matki są nieunasiennione. Może jeszcze coś znajdziemy ciekawego. Zazwyczaj takie młode roje wylatują z dwoma, trzema matkami. Dlaczego? Dlatego, że jeśli jedna by w trakcie lotu zginęła, no to po prostu zostaje druga matka. Ewentualnie mogą to być nawet dwa złączone roje, ale to są raczej dwa młody, po prostu z młodą matką rój. Ja zrobię chwilę cięcia.
O, no i tak, tu mamy te dwie matki z jednego roju. Co najważniejsze, żeby Wam żadna z tych matek teraz nie poleciała, bo może się tak zdarzyć, że rój ruszy za jedną z tych matek. No i wtedy macie po roju, młoda jest matka, ona jest silna, wigorna, na daleki dystans potrafi polecieć. Ja sobie teraz jedną matkę poddam, w sumie to sobie poddam dwie i od razu sobie ten rój podzielę na dwa. Z tego względu, że skoro tu jest młoda matka, to i tak musimy te 10 dni czekać, kiedy ona się unasienni, może krócej, może dłużej. Teraz mi się wyjaśniło, dlaczego pół roju wchodziło do rojnicy, pół roju nie chciało wchodzić do niego. Ktoś na pewno będzie pytał, czy taki rój z młodą matką będzie budował węzy. Tak, one od razu się wezmą za budowę węzy. Nie ma, że będą odpoczywały. No powiem Wam, że no, nie myliłem się, jeśli chodzi o wagę ula i Boże, wagę roju, o ilość matek, że mogą być dwie matki. Ja serio nie widziałem żadnej z tych matek przy łapaniu. Nawet patrzyłem, myślałem, że będzie rój, że tak powiem, z jakąś matką nieznakowaną, unasiennioną. Ewentualnie mogą tu też być dwa roje, chociaż wątpię. I co, rój? No niezwykle spokojny. Ewentualnie tu są dwa złączone roje, bo nie wiem, czy to widać na nagraniu. Nie widać. Są jaśniejsze i ciemniejsze pszczoły. Także mogły się nawet połączyć dwa roje w jedno. Akurat się komuś roiły dwa na pasiece. Truteń, jak widzimy, jest ciemny. No i tyle. Czy taki rój coś nam przyniesie? No jeśli to by było z matką unasiennioną, to tak, to przyniosłoby nam na pewno cokolwiek. No a taki z matką nieunasiennioną, to on zanim zacznie czerwić, zanim to chwilę musi minąć. No i takie roje, że tak jeszcze nadmienię, są najbardziej kapryśne. Najchętniej uciekają z ulów. Także dana ramka czerwiu, zresztą znajomy się przekonał, na pewno to też będzie oglądał. Coś zostanie, 3-4 ramki zostaną w ulu tej pszczoły, także nawet jakby uciekł, to i tak jesteśmy na plus po prostu. Ja tu teraz czerwę przyspieszę i zobaczymy, co to po prostu dalej będzie. Ten marsz będę chciał przyspieszyć. No i mniej więcej wlazły wszystkie. Tutaj jeszcze czują feromon. Można je ścignąć.
No i tyle, zobaczymy później ile to obsiada ramek. Czy obsiada więcej niż 6? Myślę, że 6, letko 7 mogą obsiąść. No i teraz pytanie, czy tu wyszły dwie matki z jednego ula, po prostu tak jak mówię, czy akurat roiły się dwa ule ponownie, że tak powiem. No, ciężko to stwierdzić, no. Jest pszczoła ciemna i pszczoła jasna, mniej więcej to jest tak 1:1, czyli mogą wyjść dwa roje z jednego. Ja sobie później te matki obejrzę, jaki to jest kolor, czy takie same. Jeśli takie same, to ta sama rodzina. Jeśli się różnią, to diametralnie dużo się różnią, to po prostu z dwóch rodzin się komuś wyroiło. No, ktoś się nie dopilnował przy takim ciężkim roku, pewnie mu się nie chciało. No i tyle. Także ja się z wami żegnam. Pasie Kachowska.